klucz hotelowy. Czy za chwilę, no potem jak będziemy szli do banku. Ja mniej więcej fabułę i wszystko, znaczy fabułę, nie fabułę, tylko co, gdzie na początku pamiętam, gorzej potem. Potem się to jest bardziej skomplikowane. Dobra, idziemy tu. Otworzymy drzwi. Trzask. Tutaj też jest sporo do przeszukania. Baczcie. Pyk. Pieniążki. Dolary. Miliony się sypią. God damn it. Chociaż korzystając z wolnej okazji, może opowiem, co tam u mnie, co tam słychać w ogóle. No to tak, moi kochani, właśnie. Dlaczego nie nagrywałem znowu tak długo? Bo wiecie, ja już wam mówiłem, że ja mam takie momenty. Raz mi się bardzo chce nagrywać, raz mi się w ogóle nie chce. Mam teraz taką tendencję do zaczynania gier, a nie kończenia ich. Ale mam nadzieję, że skończę te Medal of Honor, tam te Call of Duty i te inne. Dobra, zobaczymy, czy to jeszcze jest, bo czasami zostają po dwa. Dobra, a tu jest jeszcze poduszka, właśnie. Poduszka jest bardzo ważna do... Znaczy na później też pamiętam do czego. I co tam jeszcze u mnie? W sumie nic, moi kochani. Teraz to się bardziej oddaje, piszę jakieś pierdoły, jakieś wiersze, nie wiersze, rozprawki, nie rozprawki. Nie tylko tak, wiecie, nie tylko na polski, ale ogólnie tak, tak, takie moje hobby, taka pasja, żeby sobie tak pisać, wiecie, o co chodzi. Poczekajcie, bo tutaj pamiętam, zawsze mnie to denerwowało, że... Poczekajcie. Jak to się... Tak, to jakoś czekajcie. O, tak. I wiecie, i jeszcze jeden dolar skitlany i damska bielizna. Ale to już nie bierzemy, no nie, do takiego stopnia się nie posunę, moi kochani. Już mamy 30 dolców, także wiecie, jak na tamte czasy to było całkiem sporo. Czy tu coś jest? Tu jest gramofon, coś jest. Tutaj jest jeszcze skrzynia. Otwórzmy sobie skrzynię. Okej. Okay. Coś tu... A, tu są buty, 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 a ja bym chciał na kufer popatrzeć. I pieniążki. Pyk. I jeszcze zobaczmy raz. Dobra, nie ma już chyba. Tu sprawdzałem, nie jestem pewien, sprawdzę jeszcze raz na wszelki wypadek. Tak, tu sprawdzałem. Dobra. No chyba wszystko, co było w tym pokoju, więc sobie kulturalnie wychodzimy na hall. I idziemy jeszcze jeden pokój sprawdzić, a mianowicie łazienkę. To jest chyba łazienka jest tutaj. Dobrze pamiętam? Tak. Zamknięte. No, jak nie możesz otworzyć, to raczej zamknięte. Tu jest właśnie ten kluczyk do łazienki. Otwórz to. Spoko. Dobra. I teraz tak. Tu mamy mydełko. Wszystko zabieramy bez opieprzania się. Gdzieś tu chyba jeszcze były zapałki. Ale to nie jest... Tak, są zapałki. Bierzemy zapałki. I po co się kąpać? Fenimore, Fillmore, to zawsze najczystszy cowboy na dzikim zachodzie, także nie ma bata. Okej. Okay. I ruszamy dalej. I to chyba... Jeszcze jeden bajer fajny wam pokażę, ile się nie będzie zacinał. Nie wiem, dlaczego tak się zacina w takich dziwnych pomieszczeniach, no. Nie wiem. Nie wiem, może ten salon tak działa. O, widzicie? Tak jakoś tak dziwacznie. A tutaj to już w ogóle. Porozmawiajmy z Chudym. On ma taki fajny bajer. Jak leci, drogi panie? Wszystko w porządku. Chcesz się spróbować w pojedynku na ostrą sarsaparillę? W pojedynku na co? Ostra sarsaparilla. Takie zioło. Przegrany płaci. $1. Chodzi tylko o picie, tak? Sztuką jest bycie mądrym, przyjacielu. Musisz mówić zdania, które się rymują. Takie jak? Jeśli powiem ci, że nie masz szans tego wypić, powinieneś odpowiedzieć... Nie jesteś trochę za gruby? Nie. Powinieneś odpowiedzieć... Trzeba się jednak ze mną liczyć. Łapiesz? Tak. Więc gramy? Gramy. To jest tak skomplikowane na tyle, że na początku nie znamy żadnych takich haseł i dopiero z biegiem czasu musimy też dużo przegrywać, żeby poznać hasła od innych i one się nam zapiszą. No dobrze. Ale spróbujemy, tak wiecie. For fun, for once. Dobra, patrzcie. Jedzie, barman leje. Sarsaparilla. No proszę, już trzęsiesz nogami, kolego. Czas. I co my mu odpowiemy? A, to nam płacz, nie wyszło. Nieznajomy. Dobra, zagram jeszcze raz. Bo mnie po prostu... Jak leci, drogi panie? No... Wszystko w porządku. Urządzamy pojedynek. Tak, tak, jeszcze raz jedziemy. No dobrze. Dawaj szklanki, barman. Nie poddam się tak łatwo. Czy... Nie sądzę, tak, żebyś dał to. Sobie z tym radę. I teraz nasz tekst. Pyk. Czas. Wcale nie mam zamiaru paść płasko na ladę. I teraz...
Waliemy mu to, żeby usłyszeć odpowiedź, to wtedy będzie się ta odpowiedź nam się zaliczy. Wiecie, no co proszę, chodzi? Już trzęsiesz nogami, kolego. Powiedziałbym, gdybym miał zamiar gryźć ziemię. Co za... What the fuck? Płacisz, przyjacielu. Głupie. Mnie czasami tak rozbraja. Ale dobra, jeszcze raz, bo to było dosyć ciekawe. A, on już leży. Już jest... A, no to okej. Okay. To już jeden przeciwnik z głowy. Spoko. I oni się będą wymieniać co jakiś czas. Tu jest jeszcze jeden nieznajomy i ten Shorty, ale z nimi nie gadamy, bo się zacina strasznie ten salon. Nie wiem dlaczego, może przez to światło takie padające. Wyjdźmy sobie na zewnątrz. No to fajnie, udało nam się pokonać. Bardzo się cieszę. Okej. Okay. I w sumie, moi kochani, jeszcze pójdziemy do banku. I już końcówka, bo chcę wypłacić bardzo dużą sumę pieniędzy, bo jest tu też fajny bajer. Zaraz wam pokażę. Ten nasz w ogóle cowboy jest takim dosyć troszeczkę przestępcą. O, a Shorty dalej za nami łazi. Dalej za nami łazi, skubaniec. Bo Fedimar Fimar nie dość, że kradnie, to jeszcze będzie brał kredyty na kogoś, na obcą osobę, także będzie ciekawie. No widzicie, tu jest ten bajer, kamera ochrony. Prowizoryczna kamera ochrony i nasz bankier ukochany. Bankowiec, przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry! No to też super głos. Chciałbym otworzyć konto. Nazwisko? Fillmore. Fenimore Fillmore. Jak dużo chce pan u nas zdeponować? W chuj. 5. A co pan powie na 5 dolarów? W pana sytuacji to wystarczy. A na jaki adres mamy wysyłać panu księgę bankową? Jaką księgę? Księgę bankową do konta osobistego oczywiście. Może pan za jej pomocą obsługiwać konto? A nie czytam książek. Musi mieć pan też księgę, żeby dostać pożyczkę. A, tak, oczywiście, pewnie. Proszę o adres. W mieście mieszkam. Mieszkam tutaj, w mieście. W hotelu nad barem? Tak. W porządku. Może mi pan pokazać rachunek za pokój? Nie. Nie mam przy sobie. Cóż, proszę mi go przynieść. A wyrzuciłem paragon, ale właśnie, przypomnijcie sobie, mamy klucz hotelowy. To wystarczy jako dowód, że zatrzymałem się w hotelu? No niech będzie, zrobimy wyjątek. Oto pańska księga bankowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz, moi kochani, dzień dobry. Jedziemy na doktora, wypłacamy gotóweczkę. No chciałbym poprosić o pożyczkę. Dobrze, panie Fillmore. Jak dużo pan potrzebuje? W cholerę. 10. 10 dolarów wystarczy. Niech będzie, proszę. Na początek, ale patrzcie dalej, przecież stary kilo zresztą się nie podda. Dzień dobry. Wyłudzimy wszystko, co możemy. No chciałbym poprosić o pożyczkę. Nie ma sprawy. Jak dużo potrzebuje pan tym razem? A to proszę mi dać wszystko. Proszę dać mi wszystko, co pan może. Oto 5 dolarów. What the fuck? Nie, ja jeszcze... Dzień dobry. Poczekaj, dzień dobry. Ja jeszcze tu zbiję No chciałbym poprosić o pożyczkę. Znowu? Znowu. Zwykle tego nie robimy, ale niech będzie. Daj pan, co pan możesz. 100 dolarów. A co pan powie na 100 dolarów? To jest bank, a nie Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia. To daj 5. Dzień dobry. Dzień dobry. Cokolwiek, ludzie. No chciałbym poprosić o pożyczkę. No ale co pan chce kupić za takie pieniądze? Samochód! Koszty utrzymania są duże, a poza tym... Dobrze, ale po raz ostatni. Spoko. Jaki jest mój limit? Jeśli chodzi o stan pańskich finansów, powiedziałbym 15 dolarów. Tylko? Proszę. Dziękuję, tyle mi starczy. Widzicie, już mamy majątek i dzień do dobry. Kasyna. Dzień dobry! Jeszcze coś możemy z nim pogadać? O, to jest inna sprawa. Wiele razy was obrobiono? Nigdy. Zadziwiające. A w każdym razie nie w ciągu ostatnich miesięcy. To jak nigdy, to? Czy nie w ciągu widział pan tę rzecz na ścianie? To urządzenie zostało zamontowane przez firmę ochroniarską. Juventus. Jeśli ktoś napadnie na bank, strażnik od razu podniesie alarm. W ciągu sekundy byłoby tu pełno strażników. Ja, widzicie. A jak dokładnie działa to urządzonko na ścianie? To jest kamera ochrony. Robi zdjęcie co 30 sekund. Jest ono wysyłane systemem elektronicznym. Dostają je w siedzibie naszej ochrony. Jeśli nie ma nas na trzech zdjęciach pod rząd, strażnicy przybiegają sprawdzić, co się dzieje. To samo robią, gdy widzą, że ktoś chce obrobić bank. No cóż, moi kochani, mogę zdradzić, że my niestety będziemy... Znaczy niestety, bardzo stety. My będziemy chcieli właśnie obrobić ten bank, więc... ta informacja nam się wygląda przyda. Na to, że macie niewielu klientów. Pierwszego dnia miesiąca to miejsce się zapełnia. Pojawiają się kowboje z rancha Stareka, którzy chcą wziąć swoje wypłaty, a potem wydają wszystko w barze. Mądrze. Przez resztę miesiąca bank jest praktycznie pusty. To po co tu siedzisz? Dobra, mniejsza, to już nie rozmawiamy. Zamierzam ubić się pod stołem. Kto mógłby? To też było głupie, ale dobra. Więc tak, żeby oprawić bank, moi kochani, najpierw musimy zająć się kamerą ochrony, ale to jest też bardzo zagmatwane, i pozbyć się Shorty'ego. Zdradzę wam, że Shorty właśnie jest związany z tym pojedynką na ostrą Sarsaparillę. Więc żeby, moi kochani,
obrobić bank, musimy się pozbyć Shorty'ego. Jeszcze wbijamy do sklepu, bo to też jest ciekawe. I zobaczcie, co ile my rzeczy ciekawych możemy kupić. Może kupimy szkole. A Shorty dalej za nami, skubany. Potem się z nim skonfrontujemy, zapytamy, dlaczego tak robi Beszczel. Dzień dobry. Dobra, tu jest uprząż tyrolska. To jest właśnie... Na razie pogadamy z tym gościem, może tak będzie łatwiej. I teraz topór bym sobie chciał kupić. Pozdrawiam. Jak się masz? Świetnie. Okej, okay, mogę kupić? Potrzebuję narzędzi do obrony farm. Poproszę o kartę. Kartę Tesco. Bez karty nie mogę sprzedać ci tego rodzaju towarów. Ale... Okej, okay. Club card. Okay. Jakiej karty potrzebuję, aby kupić materiały do obrony farm? Club karty kredytowej Sisa. Wydaje mi się, że możesz ją sobie wyrobić w banku. Jeśli jesteś multimilionerem, oczywiście. No, przepraszam bardzo, ale ja mam 57 dolarów w swojej kieszeni, więc mnie proszę nie obrażać. A nie mogę tego kupić za gotówkę? Tego rodzaju materiały możesz kupić jedynie za pomocą karty kredytowej. Z powodu rachunków i takich tam. A poza tym są niewiarygodnie drogie. To materiał najlepszy w swej klasie. Płacąc gotówką, musiałbyś przyjść z kuframi pieniędzy. Okej. Okay. Sprzedajecie broń? Chodzi o pistolety, strzelby. No tak, artylerię. Nie, tego nie wolno. Ale mogę sprzedać ci amunicję. Jeśli oczywiście chcesz. Pewnie. Masz laski dynamitu? Naturalnie. Sprzedaż jest koncesjonowana. Super. Potrzebujesz specjalnego pozwolenia. A żeby zapłacić, musisz mieć potwierdzony czek. Bez obu tych rzeczy nie sprzedam ci nic. No cóż, laska dynamita jak się... No, znaczy, inaczej. Pomyślcie, do czego może się przydać laska dynamita w westernach? A gdzie mogę dostać zezwolenie na zakup dynamitu? Tych pozwoleń udziela szeryf. Możesz poprosić o nie w biurze, za rogiem. Na jaką sumę powinien być taki czek? Żeby kupić dynamit? Tak. 100 dolarów. Mogą go przygotować w banku. Okej. A co muszę mieć, żeby kupić dynamit? Już powiedział ci przez zgodę podpisaną przez szeryfa i potwierdzony czek na 100 dolarów. Sorry, pomyliłem kwestie dialogowe. Chcę kupić kilka rzeczy. O to chodzi. Wybierz, czego ci potrzeba. Zaraz przyjdę i wezmę pieniądze. Okej. Okay. No to... Tak, pióra nie, ale tak. Przede wszystkim gazety, to mnie interesuje. Posłuchaj, drogi panie. Macie dzisiejszą prasę? Te gazety są przeterminowane co najmniej kilka tygodni. No spoko, nie dostajemy tu świeżej prasy, więc są drogie, ale interesujące. Mamy Słońce poranne z opowieścią o wysadzeniu mostu. Mamy Gwiazdę wieczorną z historią obrabowanego banku w Toledo, Ohio. Mamy Nocny Księżyc z historią ucieczki z meksykańskiego Mamra. I oto właśnie, moi kochani, dostaliśmy wszystkie trzy możliwości w tej grze. Więc skoro byliśmy w banku, to niech będzie o rabunku. A ile kosztuje ta z reportażem o rabunku? Gwiazdę wieczorną? Tak. 6 dolarów. God damn, masz. Okej, okay, tu są pieniądze. Samoobsługa. I bierzemy kartę. No, dobra, super. No, drugi co do wielkości bank w Toledo, Ohio został obrabowany. Złodzieje wykorzystali chwilę nieuwagi pracowników, aby zablokować skomplikowaną kamerę systemu bezpieczeństwa, umieszczając na niej zdjęcie okna kasowego. Dzień wcześniej jeden ze złodziei, udając fotografa prasowego, zrobił zdjęcie kasjera siedzącego za swoją szybą. Ciekawe. To w ten sposób ukradli bank, bez włączenia systemu alarmowego. Ciekawe, ciekawe. I dokładnie, moi kochani, mamy zamiar zrobić tak to samo. Więc okej, okay, mi pasuje. Teraz tak, ten topór, ile za ten topór? Przepraszam? Zaraz będę do dyspozycji. Chodź tu, człowieku. On bardzo dziwnie chodzi. A ile kosztuje topór? 4 dolary. Dobra, dawaj. Okej, okay, tu są pieniądze. Samoobsługa. Bierz topór. Też się przyda. Wkurzę się, jak taki topór znajdziemy. To będę naprawdę zły. Dobra, i to uprząż tyrolska. Przepraszam na chwilę. Zaraz będę do dyspozycji. Dawaj, dawaj, dziadziu. Co za dziwny wynalazek. To jest uprząż tyrolska. No, doskonale się nadaje do zjeżdżania w dół po linie. Kosztuje tylko 5 dolarów. Niesamowicie tanio. Okej, okay, tu są pieniądze. Samoobsługa. Zaraz cały hajs pójdzie się wwalić. Ile my mamy tych pieniążków już? No. God damn. Co, nie mamy już w ogóle? 42 dolary, to jeszcze stoimy spoko. Dobra, jeszcze podnośnik kupię. Przepraszam? Prowizorycznie. Po co to? To podnośnik, używany do wymiany kół. Dajemy. Kosztuje 8 dolarów. Super. Poproszę. Okej, okay, tu są pieniądze. Samoobsługa. No dawaj, dawaj, bierz wszystko. 8 dolarów? God, wow.
No i jeszcze obcęgi. Też obcęgi są konieczne w moim zawodzie. Przepraszam na chwilę. A ile kosztują obcęgi? $2. A, to spoko. Okej, tu są pieniądze. Sama obsługa. Bardzo się cieszę. I od razu wykupimy jeszcze taki fajny pakiet. O, tu, to. Co tam za tymi drzwiami w ogóle, co jest? Panie, otwórz pan. Posłuchaj, wejście tam kosztuje $5. Ile? A co jest w środku? Gówno. To część z ubraniami. Wszystko jest tu okazją. Z drugiej ręki, ale w doskonałym stanie. Za $5 możesz mieć wszystko, co ci się spodoba. Wszystko? Wszystko. Dobra, wbiorę. Oto $5. Możesz wejść tyle razy, ile ci się podoba. Jakby tak działały ci Holandy, to by zbili fortunę. Dobra, mniejsza o to. Ile nam zostało dolarów, bo to jest ważne. 27, dobra, nie jest tak źle. To wbijamy. Tam sobie parę rzeczy zabierzemy, chociaż nie wiem, czy... Tu, o, czy będą? Nie, schodki nie. A tak, schodkami na dół. Tam jest też taki bajer... Tam się wywołuje zdjęcia, nie wiem jak to się nazywa. Ale to się też przyda kiedyś, znaczy później, niekoniecznie teraz, ale co z tego. Dobra. I tu jest ta cała fotokopiarka, tu będziemy właśnie robić. Czy tu jest gdzieś aparat? Tu jest stojak, tak, do tego aparatu. Nie ma tu aparatu, no to ja nawet nie wiem po co ja tu poszedłem. Ale wydaje mi się, o tu są zdjęcia tego doktora, fajnie. A tu są jeszcze drzwi, czy tam można wejść? Nie pamiętam już nawet. A dupa. Dobra, bijamy do góry, bo jeszcze gdzieś pamiętam, że tu był jakiś melonik, kapelusz, który można było zabrać, nie pamiętam, ale to chyba było z drugiej strony. No to w cholerę tu tych ubrań, naprawdę. O, właśnie, kapelusz, melonik, dobrze mówiłem. Tu. Okej, okay. No to tyle, co za $5 dostaliśmy kapelusz raptem, ale to taki fajny stylowy melonik. Cóż. Dobra, no to chyba wszystko, co chciałem, bo pióro mamy jeszcze telegraf przenośny i pasy, no ale w sumie jak już jesteśmy, to kupmy wszystko. Ile za telegraf? Panie, proszę. Posłuchaj, podejść. Drogi panie. Zaraz będę do dyspozycji. No to gipko. Czas. Czas się kończy, chłopie. To jest godzina. O, god damn. A to? To przenośny telegraf. No to widzę. Użyteczny do wysyłania wiadomości. Świetnie. Czy to działa z drutami? Bez. Nie, musisz go podłączyć do sieci. No wiecie, no. Wybasione. No to chodzi. Specjalna cena. Tylko $8. O, mój Boże, dobra. Okej, tu są pieniądze. Ale szasa tym pieniędzmi na lewa i na prawa. Jeszcze pas chcę kupić. Ile za te pieniążki? Znaczy, ile mamy tych pieniążków w sumie? Zobaczcie, ile rzeczy już mamy pomieszczonych. Pomieszczały. $19, no dobra. Pasy, weźmy jakieś tańsze. Chociaż nie, bo pasy można było chyba znaleźć, to pieprze. Okej. Okay. Ten topór też trochę zesrany. Topór też chyba można było znaleźć. No ale nic. Jeszcze jedna fajna... Fajny bajer tutaj, w tym mieście. Jest, moi kochani... na takiej ala... Jak to się nazywa? No? U telegrafisty. Tam z nim porozmawiamy. I powiem wam, dlaczego kupiłem gazetę. Bo jest też taki fajny... Witam. Co ci mówię, fajny bajer? Boże, kochany. O, chciałbym wysłać telegram. Chciałbym wysłać telegram. Śmiało. I teraz mamy tutaj, zobaczcie. Ciocia Filomena. Miasto Nowy Jork. Nowy Jork. Wyślij mi $100. Przecinek. Wierzę ci je oddam. Kropka. Twój bratanek Fenimor. Stop. Wysłanie tego będzie kosztowało $2. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra. I teraz tak. My wychodzimy. Tutaj wchodzimy do tych drzwi. Zaraz z nich wyjdziemy, żeby ten telegram otrzymać. I zobaczycie, czy ciocia Filomena nam dała pieniążki, czy nie. Tu jest lampa pocztowa. Niemożliwe. A, niemożliwa. Niemożliwa lampa pocztowa. A tu są bryle. Które też będziemy chcieli sobie tutaj zabrać. Okularki też się potem przydadzą. Lampa błyskowa pocztowa. Nie wiem, po co to było, ale cóż. Weźmy jeszcze tutaj na chwilę. Jak już załatwić, to załatwić wszystko. Jak już załatwiać, to załatwiać wszystko. Tak to powinno być. O, tu jest jeszcze jedna belka. Też weźmy. I składane taczki. Mój Boże, ludzie. Słyszeliście kiedyś o czymś takim jak składane taczki? Hit na Dzikim Zachodzie. A co najważniejsze? Składane taczki mieszczą się prosto w naszym żołądku. Pyk. Mój Boże, animacje są świetne. Okej, to chyba wszystko, co możemy tu znaleźć. Już nie będziemy tu wracać. Będziemy odebrać ten telegram. I tak właśnie, taka jedna gazeta odblokowuje nam 3 telegramy. I dzięki takim telegramom możemy też zarobić pieniądze. O ile dobrze wyślemy. Nie wiem, czy Filemona akurat... Witam. Czym mogę służyć? Czy Filemona nam przyśle? Nie pamiętam już, ale dobra. Czy coś do mnie przyszło? Nazwisko? Filmor. Fenimor Filmor. Filmowe, tak?
filmowe. Oto telegram. Dziękuję bardzo. To jest z Nowego Jorku. Drogi bratanku, przecinek, oto pieniądze, o które prosiłeś. Twoja ciocia Filomena. $10? Ale ja prosiłem o 100. Uwaga, ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu. No, też jest bardzo ciekawy motyw, ale $10 jest w kieszeni. Witam. Okay. Czym mogę służyć? I jeszcze tutaj? Chciałbym wysłać jeszcze telegram. Jeszcze jeden wysyłamy. Śmiało. Pan prezydent. Pan prezydent, Biały Dom. Chciałbym rozpocząć polityczną karierę, idąc pana śladami. Przecinek. Potrzebuję darowizny na rzecz kampanii. Kropka. Z ciepłymi pozdrowieniami. Fenimore Fillmore. Stop. Telegramy do Białego Domu mają opłatę specjalną. Ile? W sumie $4. Boże, człowieku. Proszę bardzo. A niech pan prezydent zignoruje naszą prośbę, to szlak nie trafi. Dobra, że ten telegram weźmiemy. Znaczy, ten telegram odczytamy i zrobimy pauzę. Wy ładnie będziecie oglądać, będziecie mieli co oglądać. I bardzo was proszę, żebyście napisali, co sądzicie o tej serii. Czy wszystko jest okej, czy głośno, czy nie głośno, czy za głośno, za cicho. To już tam mówcie, co chcecie. I czy to dalej witam. Kontynuować? Bo czym nie, mogę służyć? Zawsze możemy przerwać. Dobra, doszło czy nie doszło? Czy coś do mnie przyszło? Nazwisko? Fillmore. Filmowe, tak? Oto telegram. Jest z Białego Domu. Od pana prezydenta. Drogi głosujący, przecinek, oto $20 na całą kampanię. Powodzenia. Podpisano przez prezydenta? Uwaga, ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu. Waszyngton, jesteś moim bogiem. $20 w kieszeni. I tak się tu właśnie zarabia hajs. Jeszcze zapytamy tego pana... A nie mogę go nawet zapytać? Co, jak gościu, masz jakiś problem? Jakiś problem? Naprawdę? Byś tak na mnie patrzał, jak będę chodził w kółko? Naprawdę? Jak będę robił slalomem, to też będziesz patrzał? Zobacz, jak się kręcę. Kręć się, mój świecie. Naprawdę będziesz tak na mnie patrzał? Cały czas będziesz patrzał? To patrz, szmacio. Dobra, no i kochani, tutaj będę kończył ten odcinek, no bo nie będę... No weź idź sobie, Fenimore. Co on robi? Głupie dziecko. Teraz stąd nie wyjdę. Także tak, moi kochani. Będę tutaj właśnie kończył ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Więc tutaj Kilos53. Komentujcie tam sobie ładnie. Piszcie, co sądzicie o tej grze. Czy dalej to kontynuować, czy nie. Czy wam się podoba, czy nie. Także okej. Okay. No to tutaj Kilos53. Trzymajcie się. Cześć. Czekajcie, jeszcze sobie przejdę tutaj, żeby tak ładnie skończyć. Tak fuch, fuch, fuch. I cześć.